Piątek, 30 czerwca. Anna Tabaka, witam. Zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia w regionie. Zaczęło się od awantury, skończyło pożarem. 23-latka podpaliła mieszkanie w kamienicy w Chorzowie. Ewakuowano 20 osób. Ratownicy na rękach wynosili dzieci i zwierzęta. Fatima Orlińska. I choć od tragedii mogło być o krok, w pożarze, do którego doszło w miniony wtorek w jednej z chorzowskich kamienic, nikt nie ucierpiał. Ogniem objęte były dwa mieszkania sąsiadujące ze sobą. Dziś już wiadomo, że 23-latka, która zarządzała obydwoma, podłożyła tam ogień. Na czas pożaru strażacy odcięli w kamienicy dopływ prądu, jednak dziś już ewakuowani wówczas lokatorzy są bezpieczni w swoich mieszkaniach. Akcja trwała kilka godzin. Na czwartej kondygnacji miał miejsce rozwinięty pożar mieszkania. W trakcie tych działań i przeszukiwania okazało się, że mieszkanie naprzeciwko również jest objęte pożarem. Natomiast drzwi były zamknięte, więc trzeba było wyważyć. Po wyważeniu podjęto działania gaśnicze. Po zakończeniu działań mieszkańcy mieszkań, które nie były objęte pożarem, mogli wrócić do swoich mieszkań. Natomiast tamte mieszkania są wyłączone z użytkowania. W obu mieszkaniach był pożar. Paliło się w obu przypadkach łóżko i już od tego łóżka zajęły się wyposażenie tego mieszkania, jakieś meble. Była potrzeba rozebrania 25 metrów kwadratowych sufitu w jednym mieszkaniu, w drugim 4 metrów kwadratowych. Także niebywała sytuacja, że jednocześnie paliły się dwa mieszkania. Pierwotnie policja tego wieczora otrzymała zawiadomienie o awanturującej się kobiecie. Pośród 20 ewakuowanych osób było 8 dzieci w różnym wieku, najmłodsze wyniesiono na rękach. Chorzowska prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie, a policja przyznaje, że 23-latka była wcześniej znana służbą. Na tym etapie policja nie udziela jednak informacji, czy była to próba samobójstwa, czy usiłowanie zabójstwa osób postronnych. W trakcie trwania akcji gaśniczej podeszła 23-letnia mieszkanka Chorzowa, której dotyczyło zgłoszenie. Oświadczyła, że specjalnie podpaliła mieszkanie i żałuje, że nikomu nic się nie stało. Policjanci ją zatrzymali. Decyzją sądu została zatrzymana na okres 3 miesięcy. Grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności za spowodowanie zagrożenia życia i zdrowia wielu osób. Spalone mieszkania są w stanie wymagającym generalnego remontu. Okopcony jest cały sufit, ściany spaleniu uległa też instalacja elektryczna. Na miejscu pracowały 3 zastępy straży pożarnej, a najwięcej czasu zajęła rozbiórka elementów konstrukcyjnych. Zabił żonę, potem rzucił się pod pociąg. To wstępne ustalenia śledczych. Prokuratura rejonowa w Oświęcimiu prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa 41-letniej mieszkanki gminy Chełmek. Podejrzanym jest jej o rok starszy mąż, którego ciało znaleziono na torach. Paweł Jędrusik. Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 11 w jednym z domów jednorodzinnych miejscowości Bobrek, niedaleko Oświęcimia. Zwłoki kobiety z obrażeniami ciała zostały znalezione na terenie jednej z posesji w gminie Chełmek przez jej rodzinę. Natomiast zwłoki mężczyzny leżące przy torowisku zauważył maszynista pociągu relacji Oświęcim-Chełmek. Na miejscu przez wiele godzin trwały czynności. Z kolei, jak informuje prokuratura, wcześniej trwało śledztwo w sprawie znęcania się nad kobietą i jej córką. W toku tego postępowania prokuratura wystąpiła do sądu o przesłuchanie zamordowanej kobiety i jej córki. To przesłuchanie miało się odbyć dzisiaj, 30 czerwca. W obydwu przypadkach prokurator brał udział w oględzinach miejsc tego zdarzenia. Dalsze plany w toku śledztwa to jest przede wszystkim przeprowadzenie sekcji zwłok osób zmarłych i szereg innych czynności procesowych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że choć 41-latka i 42-latek byli małżeństwem, to od pewnego czasu nie mieszkali razem. Kolejny etap sporu w bytomskim ośrodku pomocy rodzinie. Konflikt na linii pracownicy miasto trwa już od tamtego roku. Pracownicy domagają się zwiększenia wynagrodzenia. Dzisiaj przeszli ulicami miasta pod bytomski urząd. Pracownicy ośrodka uważają, że ich obecna płaca wynosząca około 3000 zł netto jest zbyt niska względem obowiązków, jakie wykonują. Niesiemy pomoc, zawsze byliśmy oddani tutaj, jeżeli chodzi o miasto. Wszystko było robione terminowo. A w tej chwili czujemy, że pan prezydent jest głuchy na nasze wołania. Zarobki są tragiczne.
Pracownicy MOPR domagają się podwyżki w wysokości 1000 zł brutto. Miasto zaproponowało wzrost na poziomie 600 zł brutto, jednak ta podwyżka nie jest dedykowana wyłącznie pracownikom MOPR-u, a wszystkim miejskim urzędnikom. Protestujący uważają jednak, że to nie spełnia ich oczekiwań. Zwracamy się z prośbą o podwyższenie wynagrodzeń wszystkich pracowników naszej placówki o 1000 zł brutto. Pracownicy nasi są wykwalifikowani wielokrotnie z doświadczeniem 20-letnim, po kursach, szkoleniach, studiach. I tak jak koleżanka wspomniała, zarabiamy często mniej niż nasi podopieczni, tak? I to jest strasznie demotywujące, utrudnia nam pracę i naprawdę nasze rodziny mają ciężej niż rodziny podopiecznych. Dyskusja w tej sprawie trwa od października zeszłego roku. Dziś nie udało się osiągnąć porozumienia. Protest będzie kontynuowany. Zgadzamy się z większością postulatów zgłaszanych przez związki zawodowe. Tak, uważamy, że należy się podwyżka wynagrodzenia pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i że należy im się wypłata jednorazowego świadczenia. Nie ma jednak porozumienia co do wysokości tej podwyżki. Kolejne rozmowy w sprawie podniesienia płac odbędą się w poniedziałek. Mamy w regionie najlepszy ośrodek onkologiczny w kraju. Kto o tym zdecydował? Pacjenci. Fundacja Alivia prowadzi portal onkomapa.pl, w którym właśnie ci, których najbardziej to dotyczy, mogą wyrazić swoją opinię na temat szpitali i personelu. Onkofundacja wyróżniła najwyżej ocenianych specjalistów. W szranki stanęło blisko kilka tysięcy lekarzy i 120 ośrodków onkologicznych. Najwyżej zostało ocenione Uniwersyteckie Centrum Kliniczne imienia Gibińskiego w Katowicach. Uprzejmość, otwartość czy sposób komunikacji. Dla lekarzy to, że doceniają ich pacjenci, jest absolutnie kluczowe. Jest to wyróżnienie tym bardziej, że jesteśmy dość młodym ośrodkiem onkologicznym na mapie Śląska, więc tym bardziej cieszy takie wyróżnienie. Jest to wyróżnienie dla nas, dla całej załogi, dyrekcji, lekarzy. No i jest to jakby tym bardziej cenna nagroda, bo to jest wyróżnienie przyznawane przez pacjentów. Bo to właśnie pacjenci najlepiej znają medyków i szpitale. To oni na co dzień stykają się ze szpitalną rzeczywistością pełną lęku i obaw. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne już raz zostało nagrodzone w tym plebiscycie w 2016 roku. Pacjenci przede wszystkim zapamiętają podejście do pacjenta, bo to składa się na całość leczenia. Czyli podejście do pacjenta, empatyczne podejście do pacjenta, holistyczne podejście do pacjenta, możliwość zapewnienia mu kompleksowego leczenia w danym miejscu jest dla pacjentów bardzo ważna. Plebiscyt zorganizowany przez Onkofundację Alivia dał pacjentom możliwość oceny i wyboru najbardziej odpowiednich miejsc opieki. Kategorie oceny obejmowały m.in. organizację leczenia i przestrzeganie praw pacjenta. Onkomapa powstała 10 lat temu z inicjatywy twórców Fundacji Alivia, którzy to mieli własne doświadczenia zmagania się z systemem opieki zdrowotnej. Agata Polińska była zdiagnozowana na zaawansowanego raka piersi i widziała, jak różna jest opieka w różnych ośrodkach onkologicznych. Drugie miejsce w rankingu zajęło Radomskie Centrum Onkologii. Na podium znalazło się też Białostockie Centrum Onkologii. Po 2 latach do Katowic wraca Red Bull Roof Ride, czyli Puchar Świata Freestyle MTB. Najlepsi zawodnicy z całego świata skaczą z ogromnej rampy, która znajduje się przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Obserwował ich Paweł Jędrusik. Od rana zawodnicy trenują na specjalnie przygotowanym torze na placu przed katowickim Spodkiem. Żeby go pokonać, muszą najpierw zeskoczyć z dachu Międzynarodowego Centrum Kongresowego, a następnie wykonać powietrzne ewolucje na skoczniach. Wśród uczestników nie zabraknie braci Godziek, chyba najsłynniejszych polskich zawodników. W moim przejeździe zobaczymy na pewno sporo salt do tyłu z kombinacjami różnymi. Oprócz tego zamierzam pokazać podwójne salto i jakieś 360 z dużego dropa. W tym roku Red Bull Roof Ride to jednak nie tylko rywalizacja w ramach Pucharu Świata. Swoich sił próbują też amatorzy tego sportu, a finały już jutro. Zapraszamy na plac od godziny 13. Oczywiście od rana trwają jeszcze poranne treningi, natomiast 13 to jest finał Red Bull Roof Ride Rookies. Dodatkowe wydarzenie, którego nie było 2 lata temu. 40 najlepszych polskich zawodników, którzy nie są jeszcze gotowi na ten ogromny tor, na skok z katowickiego MCK-u. Natomiast naprawdę prezentują ogromnie zadowalający poziom.
więc te finały rookies od 13 do 14, natomiast finał Pucharu Świata 15-17. Wstęp na Red Bull Roof Ride jest bezpłatny. Sosnowiecki balaton jak nowy. To staw, nad którym w czasach świetności wypoczywały tłumnie rodziny górnicze, nie tylko z Sosnowca. Potem zarósł i można było tam spotkać głównie wędkarzy. Kultowe sprzed laty miejsce znowu będzie przyciągało mieszkańców. Fatima Orlińska. Na razie nie ma tłumów, jakie w pogodne dni można spotkać w pozostałych miejscach rekreacji Sosnowca. Ceniący spokój wędkarze przyznają jednak, że przydałoby się teren balatonu ożywić. Ja tutaj odpoczywałem, to tak przyjeżdżałem z wnukiem to 15 lat temu. To można by, wnuk się kąpał, grilla się robiło, opalało się. Także i czyli słuszna decyzja, że to powróci? To oczywiście, że tak. Sosnowcu, no stawiki, ale to mało. Wszyscy ludzie jakby tam zeszli, to... A tutaj tak ta strona od Klimontowa, Zagórza, to tutaj przede wszystkim będzie. Po co gdzieś daleko jeździć, szukać miejsca, jak pobliżu jest. I tym pobliskim kawałkiem nienaruszonej przez człowieka przyrody będą mogli wkrótce na nowo cieszyć się sosnowiczanie. Prezydent miasta zapowiedział reaktywację niegdyś kultowego balatonu. Ma być to miejsce dla wszystkich, jednak kojarzone głównie z ciszą. A nie z jakiego różnego rodzaju pomysłami na rozwój tego miejsca, które powodują hałas, powodują różnego rodzaju zanieczyszczenia czy zajęcie zbiornika poprzez różnego rodzaju pomysły na jego wykorzystanie. Także zdecydowanie dla rekreacji, zdecydowanie dla mieszkańców, ale zdecydowanie priorytet ten kontakt z przyrodą i to ma być najważniejsze. W ramach przywracania balatonu mieszkańcom powstanie drobna, nie wpływająca negatywnie na otoczenie infrastruktura. Przyjazna wędkarzom, spacerowiczom, rodzinom z dziećmi i rowerzystom. W piątek miasto podpisało umowę z wykonawcą, który ma teraz 3 miesiące na wykonanie projektu. Powstaną ścieżki dookoła stawu z kurczowa naturalnego. Mała architektura typu ławki, kosze na śmieci, zostanie odnowiony zegar słoneczny, który tu już od wielu lat jest zdegradowany. Reaktywacja balatonu ma zostać zrealizowana w formule zaprojektuj i buduj. Oznacza to, że po 3 miesiącach prac projektowych wykonawca od razu przejdzie do działań w terenie. Balaton ma zostać oddany do użytkowania jeszcze w tym roku. Jest to jeden z projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Miasto zapłaci za to 1 200 000 zł. Taki był piątek. Miłego i pogodnego weekendu. Do zobaczenia.